Witam wszystkich. Dzisiaj na stole wylądowała Makita DPC6410. Klient zgłosił problemy z odpaleniem. Przecinarka jakby nie dostawała paliwa i nie chciała pracować. Rozkręcamy. Osłona tutaj, która jest na samej górze, jest z takim filtrem. Ja już wstępnie go wcześniej wyczyściłem, wydmuchałem z niego wszystko, co było, co w nim było. Filtr był strasznie, jak on tutaj wygląda, filtr był strasznie zabity pyłem. Naprawdę zajęło mi trochę czasu jego wyczyszczenie, wypranie, umycie. Do tej pory jeszcze czuć w nim charakterystyczny zapach tego betonu. Następnie tutaj mamy schowaną świecę, taka zamknięta, i oto osłona kolejna, którą też już odkręciłem. Tutaj są, zaraz pokażę, tu się znajdują cztery śruby również na Torxa. Prawdopodobnie jest to T30 Torx. O, filtr już nam samoczynnie wyskoczył. A oto nasz drugi, już główny filtr, tam ten był wstępny. Ten filtr również już był przeze mnie czyszczony. Ten filtr był cały zapchany. Zapchany tym pyłem. Odpinamy tu sobie świecy, przewód tutaj wysokiego napięcia, wyciągniemy sobie ten tutaj przewód, który znajduje się nam, który nam troszeczkę przeszkadza. Tu już widzę, że brakuje śrubek. Także mamy tutaj już zdemontowaną osłonę cylindra, zdemontowany szarpak. Warto sobie od razu sprawdzić stan zabieraków, jak już tu to wszystko, jak to wygląda. Powtórzę, że jest to sprzęt, który pracuje w ciężkich warunkach, i jak widać, jego stan też na to wyraźnie wskazuje. I można mieć okazję od razu do tego, żeby to wszystko przeglądnąć. Tak wygląda szarpak. Wygląda na miarę dobry. Zaczynamy tutaj dalej rozbierać, czyli wyciągamy to cięgno z uchwytu, wpychając je palcem do środka, tak jakbyśmy dodawali gazu, i wyciągamy delikatnie do góry. Tu, jak wspominałem, dwie łapki z tej strony i z tej, wciskając, demontujemy całą tą osłonę. Natomiast tutaj musimy ten łącznik gumowy ściągnąć. Ja już go poluzowałem. Podstawa filtra razem z gaźnikiem i dźwignią ssania została zdemontowana. Gaźnik już wcześniej sobie wyczyściłem, przeglądnąłem go, on był dość brudny. Jak widać, środek nie najczystszy, widać, co tu się znajduje. Tutaj tak zwany przewód
przewód impulsowy, który... A, właśnie tutaj urwałem już. Zaraz, niech tutaj obraz troszeczkę... O. Przewód impulsowy jest sparciały, jest popękany i przepuszcza powietrze.